Czy on jeszcze napisze? Czy on jeszcze zadzwoni? Czy on jeszcze się z tobą skontaktuje? Takie pytanie postawiłam dzisiaj kartą. W momentach rozpaczy, tęsknoty i zrezygnowania myślimy nieraz, że on już zapomniał i że już nigdy nie napisze, nie zadzwoni, że już ma być może inną partnerkę, innego partnera. Twoja osoba ukochana, że zapomniała już o tobie i że nie chce powrotu. Tak często myślimy, więc zobaczmy, co powiedzą karty. Czy on jeszcze w ogóle zadzwoni i napisze? Lub napisze, czy zadzwoni? Czy on jeszcze da znak życia lub da znak, że interesuje się tobą, co u ciebie, co słychać, co robisz, co nowego? Dziękuję serdecznie, że odwiedzają państwo ponownie mój kanał. Dziękuję wszystkim subskrybentom, których jest już 3015. Niedługo zrobię live, który ogłoszę jeszcze, a dzisiaj chciałam zaprosić państwa do dalszego subskrybowania mojego kanału. Wszyscy nowi widzowie, którzy znaleźli mój kanał, proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem u góry, by dostawali państwo te darmowe filmiki na różne tematy. Proszę również o komentarze, które inspirują mnie. Czytam je codziennie i bardzo, bardzo, bardzo lubię tą wymianę między nami, ponieważ wiem, że nie puszczam tych filmików w próżnię. Proszę również o lajki, czyli kciuki w górę. Dziękuję bardzo i przyglądnijmy się teraz, kochani, co dzisiaj powiedzą nam karty. Grupa pierwsza to Talia Lenormanda, autorstwa włoskiego, artysty Ciro Marchetti, która jest brązowa, i talia druga, autorstwa niemieckiej wróżbitki Angeliny Schulze, która ma kolor niebieski, niebiesko-biały. Proszę wybrać sobie tę talię, która państwu bardziej się podoba, która państwa inspiruje i przemawia, jakby magnetyzuje oko. Zaczynajmy, kochani, od pierwszej talii. Czy on napisze lub zadzwoni w najkrótszym czasie? Sprawy rozwiążą się dobrze. On obserwuje was. Czy on, ona, tak, osoba, o której myślicie, o którą pytacie, obserwuje was gdzieś, być może w internecie, być może przez WhatsApp lub przez inne jakieś netzwerki, na przykład Instagram, Twitter. Chce, by wyleczyły się między wami sprawy, uleczyły, wzrosły kontakty znów. Chciałby lub ona chciałaby, ta osoba, o którą pytacie, by sprawy znów potoczyły się w jakimś dobrym kierunku, by tutaj przysłowiowy kompas wskazał jakiś kierunek rozwoju pozytywnego spraw i tutaj chciałby nowego początku, chciałby rozmowy. Czyli ta karta już o potrzebie rozmowy mówi, że nadejdzie jakaś komunikacja. Jest potrzeba komunikacji, chęć kontaktu, więc tutaj już ta karta sugeruje o waszych rozmowach, pomimo że jest niepokój, że jest nerwowa atmosfera, że jest jakaś frustracja, że są jeszcze niewyjaśnione tutaj sprawy. Ale te sprawy potoczą się dobrze. Trzeba zaobserwować i pomyśleć, jak on zadzwoni, żeby te sprawy wyjaśnić, tak? Przyglądnąć się sprawom, które was frustrują, które są dla was męczące, denerwujące, obciążające. I tutaj trzeba to wyleczyć. Natomiast bociany i tutaj to drzewo mówią o dobrym, pozytywnym rozwoju spraw. No i tutaj przede wszystkim chęć nowego początku, chęć zaczęcia jakiejś komunikacji, tak? Porozmawiania.
proszę zobaczyć tą kombinację kart, początek nowej komunikacji, czyli na pytanie odpowiedź jest jednoznaczna, tak, on planuje do Was napisać lub zadzwonić, natomiast obserwuje Was, myśli, jeszcze zastanawia się, analizuje, no musi przemyśleć, jak to zrobić, jak najrozsądniej jest właśnie wyjaśnić sprawy, które Was poróżniły, no i tutaj obserwuje Was gdzieś, pomyślcie, czy postujecie jakieś nowe fotki na Instagramie czy i Facebooku, bo gdzieś Was właśnie tutaj obserwuję. Między Wami jest na razie izolacja, oziębienie, tak? I każdy jest w separacji, każdy jest tutaj w swoich sprawach zanurzony i nie macie w ogóle kontaktów, być może nawet jest blokada jakaś, być może zablokowaliście się, odseperowaliście, nie chcecie o sobie słyszeć i widzieć, ale to się powinno w najbliższym czasie zmienić, ponieważ jest rozmowa w najbliższym czasie między Wami. Dziękuję bardzo grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to talia Lenormanda, właśnie ta, koloru niebiesko-białego, autorstwa niemieckiego. Zobaczmy, czy on napisze lub zadzwoni w najbliższym czasie. Uczucia miłosne i wiele emocjonalnych, tutaj ekscytujących momentów i jeszcze w nim, w tej osobie, o którą pytacie, jest dużo tych emocji jeszcze do Was. Ta osoba jakby chciała się wzmocnić. Tutaj jest powrót tej osoby. Powrót osoby, powrót kogoś z przeszłości. Tak? Czyli powrót, by się właśnie tutaj dogadać, skomunikować, skontaktować. Coś starego, dużego, silnego, mocnego wraca. Tak? Czyli tutaj powiedzmy sobie metaforycznie, on potrzebuje jeszcze czasu, by się wzmocnić, by przemyśleć, by poukładać sobie plan, w jaki sposób ma to zrobić, by się z Wami skomunikować i w pewnym momencie, gdy będzie już na to silny, tak, pewny siebie, tutaj powróci do komunikacji Waszej wspólnej. Będzie walczył o tą komunikację, tak, chciałby zostać jeszcze tutaj z Wami właśnie w kontakcie i wyjść przede wszystkim z tej swojej separacji, izolacji. Wyciągnie do Was rękę, wyciągnie rękę jakby na zgodę, wyciągnie rękę, by tutaj była znowu jakaś komunikacja, jakiś, nie wiem, jakiś gest zrobi, tak? Także przejmie inicjatywę, przejmie, jakby to się mówi, odpowiedzialność za Wasz kontakt. Tutaj trzeba będzie coś przegadać, jakiś bilans cien, czyli podsumować sprawy, które były być może niedobre, zacząć jeszcze raz normalnie ze sobą komunikować, rozmawiać, tak, pisać, zostawić to stare, które Was obciążało, zostawić jakieś takie te kłótnie, frustracje, sprzeczki, które Was poróżniły i które doprowadziły do tej masywnej tutaj izolacji, separacji, że każdy jest tutaj sam, tak, czyli ten chaos, który był jakby, który się między Wami nagle wydarzył, stworzył, to wszystko zostawić, puścić, tak? Nie mieć jakichś wyrzutów sumienia i tutaj z nim normalnie rozmawiać, jeśli on przejmie inicjatywę i pierwszy zadzwoni lub napisze. Ponieważ tutaj właśnie on wyciąga do Was rękę. Tutaj jest, tak, przyjdzie w powolnym tempie, ale tak jak mówię, on potrzebuje czas jeszcze, by być silnym i stabilnym na ten krok, tak? Czyli to by się też zgadzało, że w jakimś wolnym tempie on tutaj wyjdzie z tej swojej jaskini, tak? Czyli izolacji. Też chciałby to, o czym on myśli, ta osoba, za którą Wy tęsknicie, o którą teraz pytacie, on myśli też o spotkaniu z Wami, ponieważ te miłosne jakby tutaj emocje, miłosne jakby piękne wspomnienia, powiedzmy, są jeszcze w nim i on pragnie odnowienia spotkań. Pragnie nie tylko napisać, dzwonić, ale pragnie również się spotkać. Tutaj być może jakaś podróż,
jakaś daleka droga, być może jesteście od siebie oddaleni kilometrami, jakiś dystans geograficzny was dzieli. I tutaj on myśli również, tęskni powiedzmy sobie i myśli o tym, by się zobaczyć, znowu spotkać, ponieważ tęskni za tym, by was być może, no nie wiem, dotknąć, pocałować, zobaczyć face to face, czyli twarzą w twarz stanąć, spotkać się. Wie, że długi czas się nie widzieliście i długi czas trzeba czekać, by się znów zobaczyć, ale bardzo tęsknił. To jest ta karta jest kartą tęsknoty, tak? Że coś, że jesteście wy daleko, że bardzo daleko, zbyt daleko, by się spontanicznie zobaczyć. Jakaś podróż, która jest konieczna, by się zobaczyć. Podróż tutaj w kartach oczywiście może nawet wyrazić tutaj 5 km, 10 km lub 1000 km lub 5000 km. To jest już bardzo jakby płynne, tak? Każdy ma swoją historię, swoje osobiste tutaj sprawy. Natomiast tutaj jest chęć spotkania się, niezależnie ile kilometrów was dzieli, tak? Tęsknota, chęć spotkania się, oczywiście chęć komunikacji, jasne, logiczne, z tego wypływające konsekwentnie właśnie to, że pragnie się z wami komunikować, czyli odezwać, wyciągnie rękę, podejmie inicjatywę, by się tutaj z wami porozumieć. I tutaj są dobre właśnie jego zamiary na pozytywne rozwinięcie spraw, tak? Czyli chce on właśnie powiedzieć swoje zdanie, co myśli, jak tęskni, czy z czego on pragnie, chce zmienić tą sytuację, która teraz jest między wami, takiej blokady, tak, separacji, i chce tutaj właśnie powiedzieć lub postarać się, by sprawy potoczyły się bardzo pozytywnie. Chce przemienić ten stan teraźniejszy na lepszy, by znowu doszło do jakiejś normalności. Takie są tutaj przepowiednie dla dwóch grup. Czyli w dwóch grupach, pomimo innych konstelacji kart, jest rzeczywiście widoczny kontakt, tak? Kontakt, że zadzwoni, że napisze, że być może nawet chce się spotkać, zobaczyć, tęskni. Także mamy tutaj pozytywne rozkłady. Tego wam życzę, kochani, by osoba, o której wy myślicie i tęsknicie za nią, by do was znów napisała, by znów nadszedł czas dobrej komunikacji między wami. To, co zostało przerwane, by się znów naprawiło, uleczyło, by komunikacja się rozrosła, rozmnożyła i przybrała pozytywnego wymiaru. Dziękuję serdecznie, kochani państwo. Do usłyszenia. Życzę wam miłego dnia i proszę zaglądać na mój kanał. Proszę subskrybować, komentować, lajkować. Dziękuję. Do usłyszenia już wkrótce.